Jest. MMA.pl, Michał Rogoziński, jesteśmy w Dublinie po KSW 40, z nami jest Paweł Mikołajów, Popek. Chciałbym się spytać po face-off, stare-down z Tomkiem Oświecińskim, czy to było wyreżyserowane, albo na ile to było wyreżyserowane, a na ile puściły nerwy? Nerwy puściły chyba jego, bo ja sobie całem, że nikt nie będzie podchodził do mnie za blisko, tak jak Robert Borneika tam coś chciał się świrować, te face to face dla mnie nabierają nowego znaczenia i nie pozwolę sobie, żeby ktoś podchodził do mnie o krok za blisko, jeżeli tak zrobi, jeżeli będzie chciał się poczuć zapewnie, albo prześwirować tam, przyaktorzyć, nie wiem, w klatce, po prostu go odepnę od siebie i albo razem strzelę kogoś w pysk, bo tak nie będzie po prostu, nie będzie. Nikt sobie podchodził u mnie w biurze o krok za blisko do mnie. I tylko tyle, nie? Po prostu nic, ja się dziwię wam, że wy wiesz, dobrze jesteś w temacie, wiesz, że to nie było wyreżyserowane, nie wiem, wy macie tak w krwi dziennikarskiej, wam płynie w żyłach, że musicie powiedzieć, na ile to było wyreżyserowane. Pies wie, że nie było. Podeszedł, odepchnąłem go i tyle. Wiesz, co powiedział? Jak z nim rozmawiałem, co? Powiedział, że czuł od ciebie alkohol i że się poirytał. Że czuł ode mnie alkohol i co? No i nie wytrzymał nerwowo i że go wyprowadziłem. Aha, aha. To znowu narkoman pobije bez dyscypliny następnego mega sportowca. Powiedz, jak się czujesz w Dublinie, na Wyspach, jak pojawiłeś się na arenie. Duży aplauz się odezwał z trybun. Dobrze cię tu kojarzą. Tak, no mieszkałem tutaj 11 lat w tych rejonach, także wiesz... Jestem tu mile widziany, ludzie są moimi sympatykami, to wiem na pewno. A jak, jeszcze wracając do walki z Tomkiem, również muszę o tym powiedzieć, bo nie napędzając złej krwi, ale nazwał cię amebą i powiedział, że dziwi się, że w ogóle chcesz startować na polityka i dziwi się, pytając ludzi, kto by chciał mieć takiego polityka i kto by na ciebie głosował. Ja powiem tak, dziwię się, że on startuje w MMA, bo kto by chciał takiego fightera. Także ja politykiem będę na pewno lepszym niż on, zawodnikiem MMA, bez żadnych wątpliwości. Naucz się wyprowadzać lewych prostych, wtedy porozmawiamy. Jeszcze odnośnie walki zbliżającej się w Katowicach dzień przed Wigilią, 23 grudnia. Spytałem go, jak się czujesz w tym parterze, bo rozmawialiśmy o judo, on miał wtedy 11 lat. Powiedziałeś, że jak ty miałeś 12, to kradłeś portfele, pamiętasz? I na pewno byłem lepszym judoką niż on. Skwitował to w ten sposób, że on cię udusi. Chyba ze strachu. Słuchaj, chciałbym na koniec jeszcze, patrz, znowu chciałem coś zadać. Popek, powiedz o ciebie dwa słowa i będzie finito, bo już nie będziemy przed... A, wiem, co chciałem spytać. Zapomniałem, co chciałem spytać. Ja wiem, co chciałem się zapytać. Jak to będzie wyglądać? Będzie wyglądać to strasznie. Walkę wygram w pierwszej rundzie, tyle wiem. To chciałeś zapytać. Dokładnie i bardzo... żeś skomentował walkę Mariusza z James Silvą, o to chodziło. Z Mariuszem miałem kontakt przed walką, już mu gratulowałem wygranej. Nawet mam w nowe SMS-ie, pokazałbym ci, ale nie mam telefonu przy sobie. Tak. Wiedziałem, że wygra Mariusz, pogratulowałem mu przed walką. Walki nie wiedziałem, bo jako persona VIP musiałem uciekać w pierwszej rundzie, bo wiedziałem, że ludzie nie dadzą mi stamtąd wyjść. Dlatego jak Mariusz chodził do klatki, jeszcze przebiję mu piątkę, ale mnie nie widział w amoku, bo szedł na wojnę i zerwałem się i tą walkę ogólną sobie gdzieś tutaj z powtórek. Fajnie, bardzo dziękuję dla nas i dla słuchaczy. Ja już jestem zmęczony, wiesz co, chciałbym, żebyś na koniec skwitował i powiedział od siebie, jak zawsze, do swoich fanów i do fanów MMA. Dwa słowa. Pozdrawiam was, widzimy się dzień przed Wigilią. Thank you.